właśnie, skoro już festiwal oferuje dwa miejsca, gdzie coś się dzieje, to stwierdziliśmy, że warto odwiedzić te Organic Beach. Żeby tutaj dojechać, to wygląda to w taki sposób. Electric Love zorganizował tutaj transport dla wszystkich uczestników festiwalu i się jeździ wahadowym autobusem, który was zabiera z centrum Salzburga na teren właśnie festiwalu, gdzie są koncerty. Ale żeby dostać się właśnie na tutaj, na te jeziórko, na które teraz właśnie przyjechaliśmy, to jest przystanek z właśnie tego punktu festiwalu, tego, gdzie są koncerty. I tam właśnie trzeba podjechać z miasta Salzburga, żeby tam stanąć na tym przystanku i was zabiera osobny bus. Inaczej wygląda taki bus, publiczny transport. To jest taki bardziej turystyczny bus. Zaraz wam pokażę, jak zaraz wjedziemy z niego, jak on się prezentuje, żebyście mogli się orientacyjnie tutaj zapoznać z tą instrukcją, którą wam teraz będę przedstawiać. I on co 20 minut kursuje, między 9.30 a 18.30, więc tak co 20 minut. Właśnie on tak się prezentuje, tutaj się obok mnie znajduje ten busik, którym przyjechaliśmy. Więc jak już wspomniałam, pewnie boisko do siatkówki, więc mamy... 10 euro do siatkówki. Płatne 10 euro. Teraz wybierzemy się tą tutaj taką ścieżką wytyczoną. Nie wiem, czy dobrze idziemy, nieważne. Ale chyba tak, bo właśnie ludzie stamtąd idą. Więc fajna opcja. Jeśli chodzi o Organics Beach. Sponsorem jest Red Bull, a Red Bull, jako, które ma energetyki, oczywiście Organics. Nazwie, więc dlatego stąd się bierze ta nazwa, jeśli chodzi o tą plażę, bo jest sponsorem i pewnie tam będzie jakieś stoisko, żeby kupić, albo nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, może jaka DJ-ka właśnie będzie z Red Bulla. Okazało się, że wejście na teren Organics tutaj tego jeziorka kosztuje 30 euro za osobę. Bo trzeba mieć specjalną bransoletkę. No, za naszą dwójkę to już jest 60 euro, z czego my tak naprawdę przyszliśmy tutaj może na niespełna godzinę, niecałą. Więc stwierdziliśmy, że damy sobie spokój, bo mamy inny pomysł, żeby to wszystko ogarnąć, jak wygląda. Bo my tak przede wszystkim przyjechaliśmy tutaj też, żeby zobaczyć jezioro, niekoniecznie, żeby tutaj siedzieć i korzystać z tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Damy sobie spokój, ale wiedziałam, że tam jest po prostu jakieś takie, no jak już wspomniałam, gry i zabawy, jakieś tam stoiska, żeby po prostu zająć sobie czas aktywnie z innymi osobami. A my się tutaj trochę może rozejrzymy troszkę, popatrzymy, co tu się dzieje dookoła. I spróbujemy tutaj dostać się na dziko, na plaży, która się znajduje, ponieważ tu jest teren, gdzie są też dzikie plaże. Turyści i w ogóle mieszkańcy Salzburga przyjeżdżają, żeby spędzić sobie tutaj czas. Po prostu jak za dnia, no wiecie, no jak się jedzie nad jezioro to akurat tutaj jest takie no popularne, no i jest bardzo ładny widok też tutaj na wzgórze. Więc my sobie pozwolimy, pochodzimy, znajdziemy jakieś miejsce i może coś odpalimy i będziemy nagrywać z góry, więc nam po co te są tak naprawdę te bilety ich śmieszne, jak my możemy po prostu zobaczyć od góry, bo tak naprawdę my nie chcemy z tego skorzystać, ani tam siedzieć, bo nie ma na to czasu. My dzisiaj mamy taki dzień zwiedzania i tak dalej, musimy jeszcze wrócić do pokoju, przebrać się i się przygotować na wieczór, żeby tutaj z powrotem wrócić. Bo nieco może za późno się zdecydowaliśmy, żeby tu przyjechać, ale to nie oznacza, żeby, no wiecie, no, nie zobaczyć, co naprawdę na tym festiwalu się dzieje. Więc jeśli macie ochotę tutaj przyjść, to musicie pamiętać, osobny bilet trzeba kupić. To jest teren prywatny. Tam się znajduje ta cała tutaj atrakcja Red Bulla, jak widzicie. No jak tutaj już człowiek się decyduje, no to przyjeżdża na cały dzień, a tak nie, a nie tak jak my na chwilkę. Thank you.
pozwolimy w innej formie to wszystko zobaczyć, bo nagrywamy i puścimy drogę. Najprostsze, najlepsze i najprostsze rozwiązanie, ale musimy nieco uważać, żeby nie za blisko podlecieć. A tutaj taka piękna trasa za mną, więc tutaj też możecie się wyczelautować, pochodzić sobie tutaj po lasku. Jest bardzo cicho, przyjemnie. No, fajne miejscówki odkrywamy, co w tym Salzburgu? Wam się podoba jeziorko? Całkiem fajnie wygląda. Nie wiem, jak tutaj ludzie zeszli na taką plażę dziką. Prawdopodobnie jakąś tutaj trasą, bo gdzieś tam dalej, jak ja poszłam zobaczyć, to nie ma opcji w ogóle zejść. A więc pewnie jakoś od strony, jak się wchodzi do tego miejsca. Jedziemy normalnie busem VIP, bo nikogo nie ma. Szybko już wysiedliśmy z tamtego autobusu, który był z tej plaży. Podjechał na ten teren festiwalu, na ten przystanek oficjalny. Szybko, tup. Przeszliśmy do drugiego busika i właśnie teraz nim jedziemy do Salzburga, do centrum. No i poszliśmy do naszego hotelu się przebrać i później będziemy jechali już tak pod wieczór. 17:55, więc podejrzewam, że na jakąś 20 najwcześniej pewnie przyjedziemy tutaj na teren, więc możemy teraz po prostu cieszyć się tym, że mamy taką wygodę. W tym busie nikogo nie ma. No w drugą stronę, że tak nie będzie. Bo w drugą stronę to będą takie tłumy. Mam nadzieję, że uda mi się tam jakoś troszkę nagrać, tak żebyście mogli zobaczyć. Na pewno coś dodam. Więc tak, dzięki serdecznie za taki malutki odcinek. Zobaczycie, jakie piękne jest jeziorko. Jak to wszystko wygląda. Szkoda jednak, no, że te bilety 30 euro za wstęp na ten teren to trochę za słabo. Pewnie podejrzewam, że to jest na zasadzie, że macie tą bransoletkę i tam sobie chodzicie przez te 3-4 dni trwania tego festiwalu, no ale no, my jakoś nie mieliśmy w planach tam w ogóle uczestniczyć, tylko chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Sądziłam, że to będzie nieco taniej kosztować, albo właśnie za darmo, ale skoro już kosztuje, to nie będzie, skoro mamy te bilety typowo już na wejście festiwalu, to powinno to być tańsze, jakieś zniżki niż dla osoby, która jest z zewnątrz, bo tak naprawdę wychodzi, czy nieważne, czy ty jesteś już
osobą, uczestnikiem z festiwalu, czy osobą z zewnątrz, która sobie o tak przyjechała, żeby tam sobie pochilloutować, więc taka sama cena jest, więc powinna być nieco niższa, jakiś tam rabat, no nie wiem, 50% po 15 euro, ale nie po 30 na dwie osoby, 60 euro to już przesada, za 60 euro to już można wejść do jakiegoś klubu na Ibizie i się bawić przez całą noc, a nie tutaj na plażowanie na godzinkę, dwie. Dzięki, widzimy się w następnym odcinku.